kolejne pytanie, na które chciałem odpowiedzieć, pytanie od słuchacza, dotyczy grzybicy stóp. Grzybica stóp jest oczywiście jak najbardziej, może być leczona preparatami naturalnymi i nawet bardzo dobrze się sprawdzają naturalne preparaty, dlatego że infekcje grzybicze, wirusowe, bakteryjne są prawda, bardzo wrażliwe na preparaty naturalne. One są też wrażliwe na antybiotyki, ale na początku, bo zdarza się niestety dla antybiotykoterapii, że bakterie umieją się uodpornić na działanie antybiotyków. Natomiast na działanie środków naturalnych nie mogą się uodpornić, bo środki naturalne są zbyt bogate w skład, aby taka bakteria była w stanie się w takim środowisku umieć zachować, czyli żyć i rozwijać się i mnożyć. Co stosować? Bardzo dobrym preparatem, który ja stosuję, jest ekstrakt z propolisu. Ja stosuję taki krem ziołowy, w skład którego wchodzi między innymi ekstrakt z propolisu, ekstrakt z nagietka, olejki eteryczne, zwłaszcza olejek z drzewa herbacianego i olejek cytronelowy. Takie połączenie, czyli ten ekstrakt, ekstrakty propolisowe z olejkami eterycznymi, są bardzo skuteczne. Pamiętać należy przy grzybicy stóp, to działa w miarę szybko i ten efekt widoczny jest dość szybko, ale gorzej jest z grzybicą paznokci. W przypadku grzybicy paznokci pamiętajcie Państwo, że ta reakcja wizualna, czyli poprawa wyglądu paznokcia, to odbędzie się dopiero po jakimś czasie. Paznokieć jak zostanie zatkany przez grzybicę, to będzie nieładnie wyglądał długi czas. Dopiero wtedy, kiedy wyrośnie nowy, zdrowy paznokieć, to wtedy dopiero będziecie Państwo widzieć, że ten efekt jest. Mimo że grzybica zostaje już prawie całkowicie zlikwidowana, to ten efekt nie będzie widoczny na początku. Ale ten paznokieć, jak zacznie już zdrowy rosnąć, wtedy będziecie widzieć, że ten efekt działania tych naturalnych produktów się rzeczywiście sprawdził. Jeżeli chodzi o grzybicę, pamiętajcie też Państwo, że często jest to infekcja, która pojawia się u osób, które mają niską odporność organizmu. Zatem trzeba w takim przypadku pamiętać o substancjach, które tę odporność poprawiają. Na przykład taką substancją jest już rzeczony propolis, pyłek pszczeli, ale także ekstrakt jeżówki purpurowej, która powinna być stosowana nie ciągle, tylko 7 do 10 dni przerwa i 2-3 tygodnie i znowu ponownie. Także nie tylko działanie miejscowe, ale też trzeba rozważyć działanie ogólnoustrojowe, które będzie stymulowało odporność, o ile oczywiście taka odporność jest obniżona. Sponsorem programu był Bonimet, producent kremu Apibon do pielęgnacji skóry w grzybicy i trądziku.